nie chodzi o to, że musisz ofiarą być zatęcia. Ważne co masz w środku, nie jak wychodzisz na zdjęciach. Cały moje serce kocha cię, cały moje serce kocham, cały moje serce kocha cię. Jak to jest, że taki zespół po prostu odniósł sukces? Na samym początku, jak Kabanos jeszcze nagrywał takie utwory jak Kaszanka i właśnie płyty Hej Wiśtakola, Skarpetki muszą mieć wilgoć, czy Zesrała się dupa i płacze, to odzew był bardzo dobry. W sensie bardzo dużo ludzi odzywało się do nas, że kurde, świetna kapela, co to jest, w ogóle jaki odpał. I mieliśmy dużo wsparcia od ludzi. Ale branża generalnie traktowała nas jako takie totalne jajo i nic z tego już nie będzie. Udowadnianie, że nie jest tak, zajęło trochę lat. Trzeba było to wszystko robić z głową. Trzeba było pisać nowe piosenki, nagrywać nowe płyty, jeździć znowu na koncerty. I wtedy ten sukces po prostu się wypracował. Tylko, że tak jak mówię, dla mnie sukcesem nie jest to, że tak dużo osób słucha Kabanosa, tylko sukcesem jest to, że cały czas mogę pisać kawałki i robić w życiu to, co kocham. Pytanie o tę balonową płytę. Jak przebiegał proces sam nagrywania? Jak długo to trwało mniej więcej? No to właśnie była płyta, która została nagrana bardzo szybko, ale to ze względu na to, że byliśmy na sprawdzonym gruncie. Jakby piosenki Kabanosa na balonowym albumie to są piosenki Kabanosa. Tutaj nie było poprzeczki wyżej, nie było silenia się na zaskoczenie i zrobienie jeszcze innej płyty. Sprawdzona formuła, to co wiemy i czy dobrze się czujemy z tym. Ja nagrywałem wokale 2 dni, co było w ogóle nie do przyjęcia przy poprzednich płytach. Kiełbie we obie, to ja nagrywałem chyba z 20 dni same wokale, czy tam z 15. Zupełnie inaczej przebiegała praca nad balonowym albumem. Wrócę może do waszej płyty Na Pudle, mhm, która bardzo, bardzo mnie zaintrygowała. Jak wyglądał sam proces nagrywania? Bo ja myślałem, że to jest koncert, a się okazało, że to nagraliście od nowa po prostu. I to jest naprawdę ciekawy album. No właśnie, to jest pierwszy raz, kiedy odwiedziliśmy studio naszego basisty Ildefonsa Walikoguta i sprawdzaliśmy, jak to zabrzmi. A to nie jest jego prawdziwe imię? Nie, jego prawdziwe imię to Eustabiusz. To jest imię takie z pochodzenia hebrajskiego. Naród wybrany. Tak. I nagraliśmy tę płytę, bo była. Często graliśmy akustycznie. Był pomysł na to, żeby te piosenki odświeżyć na takiej płycie Na Pudle. No i zrobiliśmy taki album, zagraliśmy trasę akustyczną. I kto wie, może jeszcze taka płyta powstanie akustyczna. No to jeszcze ta solowa płyta, bo mówisz, że nagrywasz, tak? Tak. Tak, będę nagrywał w grudniu solowy album i będzie inny niż Kabanos. Generalnie mnie ciągnęło zawsze w jakieś inne rejony. A będą solówki na Waltorni? Nie, solówka na Waltorni jest Na Pudle. nie będzie. To będzie jakby cięższa płyta niż to, co Kabanos proponuje. Ale chodzi o strój czy o ten? O strój, aha, tak, bo to... Taki Cannibal Corpse? Nie wiem, jak się stroi Cannibal Corpse. Do C? Ale do C? No. No to będzie do B, czyli niżej. Kurde. No ja generalnie jestem człowiekiem, który ma za dużo pomysłów i jakby Kabanos nie ma takiej przepustowości, a też chcę spróbować pracę z innymi ludźmi i też powstaje dużo jakichś takich projektów, które się angażują.